Grudzień to jest chyba taki najbardziej ekscytujący miesiąc w każdym roku. Dużo występów, różne jakieś programy, bardzo często dla telewizji, śpiewanie wspólne, dużo śpiewania, ale też dużo roboty z zamknięciem roku. Więc co się zdarzyło w moim grudniu? Proszę bardzo. Na samym początku dostałam wiadomość od mojego znajomego ze Stanów, że organizują takie piżama party online i potrzebują nagrań różnych kolęd z różnego świata i czy mogłabym nagrać jakąś kolędę po polsku. Udało mi się moją całą rodzinę do tego namówić, no więc zaproponowałam Pospiesz się o wierni i zaśpiewaliśmy to z moją rodzinką dla nich i takie krótkie nagranie przygotowaliśmy. Będąc świadoma tego, że dużo czeka mnie pracy na weekend, 11-12 próba nagrania, postanowiłam wbrew wszystkiemu, co we mnie krzyczało, żeby dłużej siedzieć nad tym, żeby przygotować te wszystkie głosy, żeby nauczyć się wszystkiego dobrze, postanowiłam pojechać na cały dzień, na noc do spa, do Kuniowa. Pojechałam tam z moim Tomkiem i był to taki manifest wewnętrzny przeciwko temu pędowi grudniowemu, przeciwko pędowi pracy. I wracając, czułam się gotowa fizycznie, uspokojona, zrelaksowana, żeby tak jakby dźwignąć to brzemię tej ciężkiej pracy, która mnie czeka. I na początku grudnia dowiedziałam się, że nagrania do programu świątecznego będą w sobotę 12 grudnia. Było to jakieś 10 dni przed nagraniami, a tak się składa, że w piątki, czyli wtedy, kiedy miała być próba, 11, mam też swoją terapię, którą w ogóle polecam wszystkim. Natomiast rozmawiałam z moją terapeutką na temat tego, że się stresuję, że się będę stresować. Rozmawiałam z nią o tym i o tym samym rozmawiałam też z moimi dziewczynami z chórku, z Elchi i z Elis w piątek na próbie. Odkryłam u siebie takie coś, że ja się teraz stresuję tym, że będę się jutro stresować. W sensie... Jak ja to zawsze znam. Ale... Wiesz, to znaczy, nigdy nie czułaś. Ale nie, znaczy inaczej. Ja teraz jestem tylko świadoma. Bo ja się jakby ja się nie stresuję samym śpiewaniem. Ja się stresuję tym, że się zestresuję i mi ciało przestanie działać. Mam takiego fisia po prostu. Ale ja też tak mam. Często. To kumam. To no, My wszyscy to czajemy, wszyscy Einstein, więc dzisiaj cały dzień spędziłam na takiej walce wewnętrznej sama ze sobą, że chcę się wyciszyć, oddech głęboki, w ogóle chill Gosia, a teraz stres, że będę się zaraz stresować jutro, w sensie nie teraz, tylko jutro, nie? Więc ja się stresuję moim stresowaniem i jakby sabotuję w ogóle swoją wewnętrzną ciszę. Rozumiem to w pewnym. Czajcie mój mózg? Często miałam właśnie tak, że dzień przed się stresowałam tym, że będę się stresować i że jak moje ciało zreaguje... Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak takie coś się odbywa, no to dostajemy listę piosenek, taką niekompletną, powiedzmy, złożoną z trzech piosenek, mniej więcej tydzień przed próbą. Kolejnego dnia dostajemy kolejną piosenkę, może trzy dni później dostajemy kompletną listę, 3-4 dni przed próbą. Elis, która jest godzina? 16. Jutro są nagrania. Ile umiemy, powiedz? No nie wszystko, zostały nam jeszcze dwa ważne numery. Nic nie umiemy, o to chodzi. No. Generalnie, tak. Taka jest prawda. Ale czy lubisz umowy z telewizją? Uwielbiam. Na szczęście tyle czasu było, że dałyśmy radę gdzieś pomiędzy próbami przypomnieć sobie nasze głosy i ustalić czasami nawet nasze głosy. Kwarta! I teraz takie do was pytanie. Co byście chcieli, żeby o was wiedział świat? To jutro będzie w zapowiedziach. Kuba? Moja odpowiedź jest taka, że chciałbym, żeby wiedzieli, że te piosenki umiem. Następnego dnia, w sobotę 12 grudnia, wstałam sobie gdzieś około 9, może 8 rano.
zrobiłam sobie włoski i pojechałam na make-up i na przygotowanie do NCPP, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, gdzie odbywały się nagrania. Cały dzień nagrań trwał mniej więcej od 10:30, bo tam wtedy się pojawiłyśmy na make-up i już musiałyśmy być de facto gotowe. Czy lubisz być przesana przez panią Anetkę? Jak to jest? Zaraz zobaczymy. Nie ciągnie pani Anetka? Nie. Podoba ci się? Tak. Czyżby to Ala Tracz? Dzień dobry. I rodzeństwo, a Ola i rodzice. Będziecie śpiewać, dziewczyny, piosenkę napisaną przez... naszą Agnieszkę Miekus, naszą nauczycielkę. Okej. Okay. Śpiewaliście ją razem już? Publicznie? Czy... A, okej. Okay. Tak, o, to bardzo publicznie. To bardzo publicznie. Super. Fajnie. Lubicie razem śpiewać? Tak, oczywiście. Ala, wolisz sama czy z siostrą? I tak. Tak i tak. No, to jest chyba taka prosta dziewczyna. W sensie łatwo... Nie jesteś wybredna, nie? Chyba. Nie. Taka, no tak wyglądasz. I zawsze mnie ciekawi, czy te dzieci, które naprawdę super są muzycznie, to czy to jest faktycznie tylko talent i wrodzone geny i po prostu zrządzenie nieba, czy to też jest wpływ tego, że w rodzinie się muzykuje? Chyba raczej trochę się muzykuje. No, ona śpiewa. Okej. Super. Czyli były wieczory muzyczne? Mój tata grał w zespole, także. Okej. Okay. Dobra. Się geny tak przeleciło się przeze mnie, nie? Super. Super, czyli było razem wspólne śpiewanie. Siostry no. Razem śpiewały od dziecka, prawda? W sensie no, dalej jeszcze dziećmi są, ale od maleńkiego. Super. Super. Jasełka, konkursy szkolne, apele. Od przedszkola. Tak. Alusia, pokaż. No, aniołek totalny. Oleńka, dawaj. Jakoś tak zawsze jest, że w dzień koncertu na wszystko jest czas, tylko nie na to, na co ten czas trzeba. Czyli wyciszenie i chwila ze swoim głosem, chwila ze swoim ciałem i połączenie się ze swoimi emocjami, połączenie się ze swoim ciałem, bycie swoim głosem. I teraz robię ten czas na to. Już zaczynają nas wołać tam, ale trudno. Jeszcze mi coś siedzi na gardle. I to są gluty spływające z moich zatok, także fantastycznie. Well. A wyszłam stamtąd około godziny 11, może 10:30. Także dość długi dzień pracy, 12-godzinny. I sam fakt tych 12 godzin nie jest taki męczący, jak bardziej to, że po prostu musisz cały czas się uśmiechać i ładnie wyglądać i mieć dobry humor, bo nikt w telewizji nie chce markotnych ludzi. Natomiast fajne było to, że postarałam się o nasze nagrania solo, żeby miały miejsce na początku. Jak się łączysz ze sceną? Są nisko, biorąc oddech i do wszystkich okay. Się uśmiechają. Zagra w środku? Łączę się ze sceną przez Gosię, bo Gosia się łączy za mnie. Łączymy się razem. Ja się łączę ze sceną przez moją miednicę i przez pięty. To są dwie rzeczy. I oddech do pięt i do miednicy. I teraz to, co robię, to jest bardzo ważne dla mnie. W sensie to jest trochę nowe, ale to jest super. Takie, w sensie dobrze się z tym czuję, że jak się kładę, to czuję fizycznie, że tutaj jestem, bo mam taki problem, że czasem odlatuję gdzieś myślami albo odlatuję w ogóle uczuciem. Więc kiedy się kładę na scenie, po prostu czuję, że jestem tutaj i nie odlatuję gdzieś myślami daleko, tylko jestem tu i teraz. Czyli żeby ten cały stres mógł z nas zejść na samym początku, żebyśmy mogły już potem się tylko dobrze bawić. I prawda była taka, że bawiłyśmy się bardzo dobrze. Jakub Wocial, chciałbym, żeby wiedzieli, że te piosenki umiem, zapytał nas na próbie poprzedniego dnia, czy mogłybyśmy pilnować tego, co on będzie śpiewał, bo on śpiewał piosenkę Do You Hear What I Hear? I tam są te takie dośpiewki, powtarzanie za wokalistą. I on poprosił, że gdyby w razie czego się pomylił na nagraniu,
Mamy powtórzyć za nim błędną wersję. Nie ma sprawy, na szczęście się nie pomylił ani razu. Współpraca z wokalistami jak zwykle była przednia. Muszę mówić przez mikrofon? Nie. Jak płacą, to śpiewam, kolega. I przy stole z rodziną. Bardzo super się pracuje z osobami, które nie czują, że są, jak to powiedzieć, gwiazdami. Kamil, kim jesteś? Skąd jesteś znany? Powiedz wszystkim. Na pasie. Z Boysa, z szansy na sukces. O, byłem tam, wszędzie, ale naprawdę w ogóle nie jestem znany. Przecież nic to nie takiego. No nie. Ale jesteś z Opola, prawda? Nie. Nie, skąd jesteś? Z Magnuszewicka. Z Opolskiego, tak jak i ja. Najlepsze. My tam wszyscy robimy po prostu naszą robotę. Każdy, kto przychodzi i śpiewa w takiej telewizji, przeważnie po prostu robi swoją robotę, jest tak samo zaangażowany w to, żeby to wszystko wyszło dobrze, tak samo bardzo pragnie tego, żeby dobre wrażenie sprawić, żeby dobrze się z nim pracowało. Bo śpiewałaś przed chwilą inaczej, ale teraz już wiem, tak właśnie samo. Bo was dobra. Słuchałam. Tak, tak, tak. Super. Mamy ustaloną wersję, wiem co śpiewać, żeby nie zepsuć. Ile godzin tu byłaś? Szczęśliwi czasu nie liczą. Jaka dobra odpowiedź. Także artyści, z którymi mieliśmy do czynienia, byli absolutnie fantastyczni. Praca na planie. Sposób jedzenia... Aby się nie uwalić. Tak, aby się nie uwalić. Wszystko widać. Alicja Tracz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz coś miłego. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. O, i życzę miłego dnia albo wieczoru. I wesołych świąt życzymy. Tak, oczywiście. Tak, będziesz śpiewać, Ala bardzo lubi śpiewać i pięknie śpiewa. Dziękuję bardzo. Super, nie ma sprawy. Fakt stwierdzam, nic tutaj dziwnego, nie? A gdzie twoja siostra jest? Tam. Cześć! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Dyrektor Telewizji Opolskiej, kiedy przeczytał mój opis posta na Facebooku o tym, jak wymagające są nagrania, uśmiechnął się, mam wrażenie, z pobłażaniem, ale myślę, że wybaczył mi szybko, bo doskonale zna realia pracy w telewizji. W następnym tygodniu, w piątek, postanowiłam zorganizować u siebie w domu takie spotkanie dziewczyńskie na paznokcie przed świętami. Mam taką grupkę dziewczyn, którą prowadzę razem z moją siostrą. Przyszły do nas wszystkie w podskokach, spragnione relacji w tym trudnym czasie i spędziłyśmy sobie wspaniały wieczór. Ja zrobiłam Anita z paznokcie po raz pierwszy, takie jak ja sobie robię, czyli sztuczne przedłużanie. Czuję się laską. I nas właśnie boję, że mi to odpadnie. Następnego dnia odbyło się takie spotkanie świąteczne całej grupy młodzieżowej, którą prowadzimy, nie tylko dziewczyn. Także mieliśmy super zabawę, karaoke. Trzy prezenty, które często znajduje się pod choinką. Proszę. Skarpety, bokserki, perfum. Mamy takie same matching Christmas sweaters. On jest pan piernik, ja jestem pani piernik, także ekstremalnie świątecznie. I cringe'owo? W niedzielę wieczorem siedziałam do późna z moim wspaniałym montażystą Arnoldem i montowaliśmy razem reklamę moich kursów online, która już jest dostępna na YouTubie oraz na wszystkich moich social mediach. Także by the way, zachęcam bardzo do zakupu. Sprzedaż trwa do 3 stycznia, a w poniedziałek z kolei znów udałam się na spa. Na sauny. Tam są takie w Kuniowie fantastyczne seansy saunowe. Tym razem pojechałam z moją Miley, choreografką, tancerką oraz z Julią, moją graficzką, która do mnie pracuje. I miałyśmy świetny czas takiego rozerwania się przedświątecznego i wynagrodzenia sobie tej pracy, którą wykonałyśmy dzielnie, odważnie i kompletnie w grudniu. Udało nam też się zrealizować dość amatorski teledysk do piosenki 7-Eleven na wzór Beyoncé tańczącej na korytarzach hotelowych. Było całkiem zabawnie. Nie mogę pokazać całego teledysku, bo mam wrażenie, że bardzo nie wypada. Natomiast mogę pokazać kilka fragmentów, które zobrazują, co mogło się dziać w innych fragmentach.
Teoretycznie na strefę saun nie wnosi się telefonów, ale kiedy już jest 23:30 i idziesz sobie do takiej małej, prywatnej sauny na zewnątrz z przepiękną panoramą na całe podwórko, bo jest wielka szyba, to tam nikt nie patrzy tak bardzo na to, co tam wnosisz. Także... Przyjechałyśmy na relaks całodniowy. Zaczęłyśmy dzisiaj o 17:00. Skończymy jutro o 17:00, także cała doba. Polecamy Summer Residence w Kuniowie. I tak sobie rozmawiamy o życiu, o tym roku, który był ciężki dla wielu i o marzeniach na przyszły rok. To chciałam powiedzieć. Wracamy właśnie z sauny i doświadczamy takiego efektu, nawet nie wiem jak to nazwać, ale to jest zmęczenie wypoczywaniem. Powiedzcie coś o tym. Tak, to jest straszne, a z drugiej strony bardzo przyjemne, moi drodzy. Polecamy z całego serca zrobić sobie coś takiego, aby nie mieć wyrzutu sumienia, że zrobiło się coś dla siebie. Tak. Ja szczególnie teraz chcę o tym mówić w kontekście bycia wokalistą i regeneracji ciała. W sensie, my jesteśmy atletami i ja już to powiedziałam niejednokrotnie w wielu miejscach, ale drażni mnie to, jak ludzie mówią, że a ty tylko śpiewasz, albo a ty jesteś wokalistą, co to za praca, co to za zawód, co to za wysiłek w ogóle. To jest mega wysiłek, to jest trudna praca. Kilkugodzinne śpiewanie dla ktani to jest jak kilkugodzinne rąbanie drewna dla drwala. I super, on jest do tego przyzwyczajony i on to robi regularnie i tak ma mięśnie, które współpracują z nim i jego ciało jest wyćwiczone w tym, ale nadal to jest wysiłek mięśniowy wysokiego stopnia. Więc kluczowe dla takich zawodów są okresy regeneracji ciała. Powiedz, tancerko. Tak, zgadzam się. Jak ważna jest regeneracja ciała po wysiłku fizycznym. Śpiewanie z wysiłkiem fizycznym. Więc jeżeli nie dasz sobie przyzwolenia na to, żeby wypocząć, żeby twoje ciało miało w końcu chwilę na relaks, to jesteś czarnej D, po prostu. Bo jeżeli wymagasz od siebie wysokiej efektywności, wymagasz produktywności, wymagasz, żeby twoje ciało funkcjonowało tak, jak ty chcesz, żeby funkcjonowało, ćwiczysz swój głos tak, żeby śpiewać dokładnie tak, jak chcesz śpiewać i żeby to było poprawne technicznie, ale nie przyzwalasz swojemu ciału na regenerację, na wypoczynek, na to, żeby twoje mięśnie nie były cały czas w zakwasach, no to mega lipa. Także po to właśnie jeżdżę sobie do Kuniowa na sauny, na spa, raz z dziewczynkami, a raz z moim Tomeczkiem, bo potrzebuję tej regeneracji. I tyle. I to chciałam powiedzieć, że zadbajcie o to. Teraz są święta, więc wykorzystajcie to, że możecie się, że tak powiem, objadać i wlegiwać brzuchem do góry bez wyrzutów sumienia. I zróbcie to z premedytacją. Zróbcie to w takim manifestie dbania o swoje ciało, w manifestie dbania o swoją psychikę, w manifestie dbania o swoją duszę, o swoje serce. Bezczelnie to zróbcie. I czy to jest koniec? Też nie koniec. Natomiast kończy nam się czas w tym filmie, zatem musimy zakończyć. Powiem tylko jeszcze, że czeka mnie pakowanie prezentów, świąteczny mini koncert w kościele oraz oczywiście czas Wigilii z moimi dwoma rodzinami, których to już nie nagram, no bo jak wspomniałam, koniec czasu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że jesteście dalej ze mną. Wracam w styczniu z regularnymi filmami, a tymczasem życzę Wam wesołych świąt, bardzo dobrego czasu z rodziną, dobrego czasu odpoczynku i wyciszenia i najlepszego wejścia w nowy rok, w lepszy rok, jaki możecie sobie wyobrazić. Wesołych świąt!